Niektórzy psychologowie uważają, że nasza tendencja do pytań o cel, o sens zdarzeń, takich przypadkowych zdarzeń, jak na przykład to, jaka jest pogoda, albo nie wiem, czy zachorujemy akurat teraz, a nie później, albo czy, że w ogóle zachorujemy, że te pytania o sens i cel są konsekwencją takiego ewolucyjnego rozwoju naszej zdolności do znajdowania Relacji przyczynowo-skutkowych, tak, czyli że umiemy jakby obczaić to, że jak pchniemy krzesło, to ono się przewróci. Tak? To jest podstawowe, ale że to w toku ewolucji rozwinęło się tak, że nasz mózg szuka wszędzie zdarzeń przyczynowo-skutkowych. Dlatego pytamy na przykład, Boże, dlaczego kiedy pojechałem na wakacje nad morze, to zaczęło padać, mimo że prognoza była taka świetna i temperatura spadła do 5 stopni Celsjusza. Dlaczego? Jakby możemy też pytać, dlaczego łajno spadło akurat na oczy Tobiasza. Ta historia jest opisana w pierwszym czytaniu, ale z perspektywy tego, co mówiłem o właśnie tej teorii ewolucyjnej, to pytanie jest bez sensu. Łajno tak? mogło spaść na oczy Tobiasza, na jego ucho, mogło spaść na ramię, na ziemię, i po prostu nie ma w tym żadnej, żadnego sensu. Zwyczajnie losowe zdarzenie, miał pecha. A jednak wydaje się, że ta historia Tobiasza sugeruje trochę, że tutaj. To spadnięcie łajna na oczy, właśnie głównego bohatera, księgi, wiązało się z tym, że Bóg miał jakiś plan, że to była bezpośrednia interwencja Boże. Czy więc mamy na każde losowe zdarzenie patrzeć jak na takie losowe, na takie celowo, celowe działanie Boga, jego interwencję w świat? Oczywiście możemy ale wydaje mi się, że nie o to chodzi w tej księdze. I z samego tekstu możemy wywnioskować dlaczego. Po pierwsze, Tobiasz, który doznał ślepoty w związku z kontaktem z Wajnem, nie interpretuje tego zdarzenia właśnie tak bardzo szeroko, że to jest po coś konkretnego. On mówi tylko o ogólnych prawach dotyczących Bożego działania, o tym, że ma nadzieję na ocalenie, nadzieję na zbawienie. Z drugiej strony, czy po drugie, ta ocena, że to jest element jakiegoś szerszego Bożego planu, płynie już z obserwacji wydarzeń w perspektywie całej historii Tobiasza. Więc że jakby to nie możemy z perspektywy Danego momentu rozstrzygać, czy to jest działanie Boże, czy nie. Tak, jakby skracając to i jakoś próbując ubrać w takie zwięzłe słowa: Bóg może interweniować w świecie, może otaczać nas opatrznością, ale naprawdę nie musimy szukać Bożego działania wszędzie. Po prostu Żyjmy tak, jak żyjemy, starajmy się, żeby robić jak najlepiej. Będą nas spotykać różne, po prostu paskudne zdarzenia, i tak po prostu będzie. Ale nie ma sensu w tym szukać jakiegoś wyższego celu, jakiegoś, jakiejś Bożej, wręcz złośliwości. Dajmy Bogu działać. Po czasie zobaczymy, do czego nas to doprowadziło, jak Bóg działał. Z perspektywy to można zobaczyć. I rzeczywiście wierzmy w to, co Bóg mówi o naszym życiu. Miejmy nadzieję na ocalenie, bo nie tylko możemy się pomylić w tej ocenie zdarzeń, ale też możemy zamknąć Bogu możliwości działania w, takim, w takiej szerszej perspektywie. A On lubi nas zaskakiwać, to zwykle są pozytywne zaskoczenia. Pytanie, które postawiono Jezusowi, było bardzo podchwytliwe. Jeżeli powiedziałby, że trzeba płacić podatek, wtedy można powiedzieć, że popiera rzymskiego okupanta, że zachęca do korzystania z monety, na której jest przedstawiony wizerunek rzymskiego cesarza, czyli w jakiś sposób popiera też bałów Ale jeżeli powie, że podatku nie wolno płacić, Wtedy zbuntuje się przeciwko władzy rzymskiej, i elity żydowskie mogłyby wskazywać, że Jezus jest buntownikiem i chce ściągnąć na naród wybrany gniew cesarza. Odpowiedź Jezusa, jak zwykle, jest bardzo trafna i w mądry sposób potrafi uniknąć oskarżeń, wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Ale nie chodzi o to, żeby w Ewangelii dostrzegać przebiegłość Jezusa albo jego zdolności retoryczne. On chce zawsze pokazać nam coś więcej. I w tej Ewangelii. Pojawia się ten ważny wątek, kiedy Jezus wskazuje na monetę i mówi: Na niej jest obraz cesarza, w związku z tym oddajmy ją cesarzowi. I natychmiast rodzi się pytanie: No dobrze, skoro oddajemy cesarzowi to, na czym jest jego wizerunek, to Bogu mamy oddać to, na czym znajdziemy jego wizerunek. Na czym jest wizerunek Boga? Gdzie znajdziemy jego obraz? Odpowiedź jest oczywista. Księga rodzaju mówi nam, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył stworzył mężczyznę i kobietę. I tak jak wartość monety była oparta na autorytecie władcy, którego wizerunek na tej monecie się znalazł, tak wartość każdej kobiety i każdego mężczyzny jest oparta na wizerunku Boga, który stworzył każdego z nas. I ta wartość jest oczywiście nieskończona. I dzisiaj ta Ewangelia chce zwrócić naszą uwagę na nieskończoną wartość każdego człowieka. Nie tylko my przynależymy do Boga i Powinniśmy jemu być oddani, ale powinniśmy też spojrzeć na tę nieskończoną wartość, jaką ma każdy i każda z nas. Co więcej, chciałbym jeszcze zajrzeć bardziej na ten temat pieniędzy, bo w pieniądzach, kiedy na nie patrzymy, możemy pamiętać o tym, ile wysiłku kosztowało nas to, żeby je zdobyć. Nie tylko w pieniądzach, we wszystkich naszych osiągnięciach, również tych niematerialnych, takich intelektualnych czy duchowych, możemy myśleć, jak wiele nas to wysiłku kosztowało i docenić. Dzięki temu ich wartość. I to bardzo dobrze, roztropnie jest szanować wartość swojej pracy. Ale dzisiaj Ewangelia zachęca nas, żeby spojrzeć na to, co jest owocem pracy samego Boga, czyli na nas samych, bo wartość każdego z nas nieskończenie przewyższa wszystkie nasze osiągnięcia. I tak jak dobrze, żebyśmy umieli poświęcić się dla czegoś wartościowego, nie warto, żebyśmy się dlatego spalali. Coś, co jest owocem pracy rąk Bożych, nie może być narzędziem do tego, żeby zdobywać jakieś krótkotrwałe, tymczasowe cele. Docenimy dzisiaj naszą wyjątkową, nieskończoną wartość to, że na każdym z nas jest obraz Boga.